Witam pana starostę, witam strażaków. Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji przekazania i wsparcia przez pana starostę naszej komendy z ubrań specjalnych przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych. Pierwsze podziękowanie kieruję i gratulacje na ręce pana starszego brygadiera Radosława Parapury. Panie Radosławie, serdecznie gratulacje. Podziękowanie, pan jest tu niejako nie od niedawna, ale dobrze wpisuje się pan z całą tą swoją załogą w ten klimat powiatu legionowskiego i w te wszystkie jego potrzeby, także z ogromną przyjemnością mogę przekazać to wyróżnienie, tą nagrodę. Przynieśliśmy nie tylko te nagrody, dyplomy, wyróżnienia, ale również sprzęt ochrony osobistej dla strażaków i mam nadzieję, że on się przyda i będzie służył w tym zabezpieczaniu powszechnie rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego. Zatem tak symbolicznie, panie komendancie, na ręce pana komendanta, dziękuję bardzo, przekażę te rękawice i ten cały zestaw ochrony osobistej. Rok 2021, tak jak zresztą rok 2020, był dla nas bardzo wymagający ze względu na pandemię. Tych zdarzeń, które obsługujemy, jest bardzo dużo i niestety nasz sprzęt również się zużywa. Dlatego to wsparcie, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, i te rękawice, ubrania i buty posłużą naszym ratownikom do tego, żeby byli bezpieczni w naszej codziennej pracy. Po to, żebyśmy mogli bezpiecznie ratować życie i zdrowie mieszkańców naszego powiatu i nie martwić się o własne. Bo jak ratownik jest dobrze zabezpieczony, to może skutecznie i dobrze udzielać pomocy.